Gehenna zakończyła się w 1943 roku. W 1943? Tak, kiedy ostatni Żydów, jacy tu byli w Kruczynku. No bo co się strzelali tu po domach, chodzili, strzelali. Strzelnicy byli tu przywozili i tu chowali ich. Czyli to ta pierwsza... Chyba ta pierwsza. To tam może leżeć... Ale tego to nie pozwolę powiedzieć, ale na pewno... No może kilkudziesięciu. I to byli mieszkańcy tego Kruczynka? To byli mieszkańcy Kruczynka i strzelnicy tylko, tak. Mm-hmm. I strzelnicy, bo resztę w 1943 roku... Resztę pędzik do Nowotargu na piechotę. I kto po drodze powiedział osłab, to był dobijany. To go był dobijany, więc tylko kaplicy wyrwał gdzieś tam. A resztę co doprowadził do Nowotargu, to tych młodych, no to jeszcze wzięli, powiedzmy, tych młodych wzięli do roboty, do obozu. A tych słabszych w Nowotargu swoje tam wystrzelali i tam pochowali na targu, na cmentarzu do Skrzydła. Czyli praktycznie Gehenna Żydów w tym terenie spotkała się w 1944 roku, kiedy wszyscy...
pierw to, żeby gdyż, ale nie, ale od tego to zacząć, że to nieprawda. To nieprawda, bo te pomniki, co tu były, maczety, wydaje się nazywać coś takiego, nie? Maczety, ja. Tak. To Niemcy wybierali i między innymi jest taki tak zwany Mocek Głębowski, właśnie z całego targu wojska sportowego, tam było dosyć tak z górki. To tymi płytami wykładali do góry, żeby Mocek kontrolował. Tak samo tu zaraz idę do Sepeli, nawet do niedawna jeszcze był jeden z tymi z inicjami żołskimi, jeszcze jest owa taka płyta. Czyli to Niemcy wzięli po prostu na ten, na drogi. Na drogi, bo tam gdzie w tej chwili Sepelia, to tam była burznica. Tam była burznica. I to też jeden dom modlitewny dla tej okolicznych żydowskich. Tak. I tą cerkiew, tą bożnicę zburzyli już w 1943 roku Niemcy. Tak, Niemcy. A później na tym miejscu dla Niemców powstał taki barak, gdzie zbierano plony zboże i tak dalej, tak zwany kontyngent. No. Tam był między innymi magazyn, no a później ten magazyn rozebrali, tam było wojsko szkolne, no a później to Cepelia